teraz indywidualnie. Przedostaje się na połowę drużyny z Lublina. Skała teraz groźnie z dystansu. Jeszcze tam w ślizgu. Od samego początku, natomiast no to jest właśnie furtka, tak? Moment dekoncentracji decyduje o tym, że mogliśmy być poza turniejem tak na dobrą sprawę, no bo wiadomo, że rzuty karne... No. Wierzyliście, że to może być ten moment? Tak, no oczywiście, no my tutaj naprawdę od samego początku wierzyliśmy. Mamy świetnego bramkarza, też mocny... No wiadomo, to też jest grupa nie dość, że zawodników z boiska, to również taka grupa przyjaciół poza boiskiem i co najważniejsze, tak jak chłopcy tutaj wcześniej mówili, ten turniej się z roku na... ...bramki oddalając, wybijając tą futsalówkę jak najdalej się da. Brocki teraz pod kryciem, ależ uderzenie z dystansu. Zobaczmy raz jeszcze to zagranie na klatkę piersiową i z dystansu jednak trafił tam, gdzie stał bramkarz drużyny. Brzecio, wynik w rzutach karnych ostatecznie skończyło się szczęśliwie, a tutaj stawką awans do ćwierćfinału turnieju. Teraz dobrze Skiba, upieczony zawodnik Hetmana Zamość, a przed kilkoma sezonami także zawodnik Motoru Lublin. Tymczasem grają zawodnik Skała, wrócił na ławkę, a Paweł Pawlus do popularnej klatki. Faulowany teraz wydaje się. Brocki. I teraz okazja do objęcia prowadzenia przez drużynę z Lublina. Paweł Myśliwieca. Jeszcze okazja do objęcia, do doprowadzenia do remisu. Taki podobny obraz mieliśmy. Wracamy do gry. Ostatnie sekundy. Gol.